człowiek szuka powołania, w sensie szuka tej swojej drogi, którą powinien rozpocząć w młodości i którą będzie potem podążał przez resztę życia, aż do świętości. Jak odkryć to powołanie, szczególnie w tym świecie, który moim zdaniem dla młodego człowieka usilnie je zagłusza, bo mamy tak dużo jakby rzeczy, które nas ze wszystkich stron otaczają, wszelkich bodźców, że ten głos Pana Boga, mimo że wiemy gdzieś w domyśle, że właśnie jest i chce dla nas dobrze, czasami po prostu gdzieś ginie. Myślę, że warto tutaj wspomnieć takie trzy sfery odkrywania. Pierwsza z nich to jest tak naprawdę człowiek sam w sobie. Jego pragnienia, jego marzenia, jego tęsknoty. Specjalnie zawęziłem to, bo tu dochodzi druga sfera, mianowicie sfera tych, którzy nas otaczają, tych, którzy nam pomagają, mogą pomóc, powinni pomóc, porwać, zachęcić. I dochodzimy do trzeciej sfery. Skoro mówimy o powołaniu, to zawsze jest Bóg. I tutaj tego wszystkiego nie powinniśmy, bo to, że można, to oczywiście, że można, ale nie powinniśmy tego rozpatrywać tylko w kategoriach ja tak myślę, w kategoriach inni mi to powiedzieli, albo nie daj Boże, tylko zmusili, ale w kategoriach rzeczywiście pewnej mojej bliskości z Panem Bogiem. Nawet jeżeli ona się zacznie nie od tego, że Pan Bóg dla mnie to przewidział, ale się zacznie od tego, jest ktoś, kto mi pomoże to przeżyć. Do tego oczywiście potrzeba jakiejś szczerości, wrażliwości, wiary, tego, że rzeczywiście ten Pan Bóg będzie kimś bliskim, bo jestem przekonany, że może nieraz dopiero później ja sobie to uświadomię, że ale ten Pan Bóg to ciekawie poprowadził, że rzeczywiście otrzymałem takie dary, postawił mi takich ludzi i to wszystko, co ostatecznie było, było tak naprawdę jego prowadzeniem do tego, że ja potrafił zobaczyć coś, co ostatecznie jest najlepsze, ale jednocześnie, że potem, kiedy to przyjmę, nie wiem, w kapłaństwie, w życiu konsekrowanym, w małżeństwie, każdy z tych momentów, czy sakrament małżeństwa, czy sakrament kapłaństwa, czy konsekracja zakonna, tak naprawdę jest takim z jednej strony powierzeniem i decyzją człowieka, ale z drugiej strony taką niesamowitą obietnicą Pana Boga. Super, żeś to się na to zdecydował. Będę razem z Tobą na tej drodze. Księże biskupie, a co z tymi, którzy szukają swojego powołania i zaczynają się zastanawiać, czy może są powołani do samotności? Czy w ogóle coś takiego jak powołanie do samotności istnieje? Mam wrażenie, że biorąc w uwagę to, co powiedziałem przed chwilą, to nie da się, żeby człowiek się zamknął i został totalnie sam. No tak. Bo zawsze będzie wśród innych ludzi. On może przeżywać to nie w duecie, czy w wymiarze rodziny, tej fizycznej rodziny dającej życie i łączącej się miłością. Może to może niekoniecznie przeżywać w ramach rodziny duchowej, w życiu konsekrowanym, wspólnotowym na przykład, czy w kapłaństwie, które ostatecznie z jednej strony jest niby samotne, a z drugiej strony też jest wśród innych. Jesteś dla innych, jesteś po to, żeby innym pomóc, żeby innych nieść, żeby dać swoje życie również jako ofiarę. Skoro bierzesz chleb i wino, które jest symbolem ich życia i ośmielasz się to ofiarować Chrystusowi, masz być na to gotowy. Nie, że sobie usiądę cichutko sam w kąciku i tylko będę się zajmował sobą. Więc ja myślę, że to jest jakby taki element, a więc pozwoliłbym sobie tutaj tylko zmodyfikować to. Ta samotność może polegać po prostu na tym, że ona będzie indywidualną formą życia. Życia, która będzie ostatecznie rzecz biorąc rozwijała tego człowieka jako człowieka, bo w innym wypadku byłoby dość przykre. Jasne. A z drugiej strony, że będzie również drogą jego uświęcenia i zawsze też jakąś odpowiedzialnością, żeby pomóc w uświęcaniu innych. Takich osób przeżywających indywidualną formę swojego życia, czy konsekrowanego, czy niekoniecznie tylko konsekrowanego, a jednocześnie mających ogromne serce dla innych. Ja znam całą masę i to tylko pokazuje, że człowiek właśnie nie zamyka się jak przysłowiowy ślimaczek w swojej skorupce i mówi, dajcie mi święty spokój, albo w ogóle jakikolwiek spokój, ale rzeczywiście mówi, moje życie, chociaż takie, może niepodobne do innych, ale ma sens. Ja mam za to jeszcze pytanie, nawet dwa, do tego, co ksiądz biskup mówił o tych trzech punktach, szczególnie o pierwszym i o trzecim, czyli o człowieku jako samym człowieku i o Panu Bogu. Tu przypomniał mi się cytat z księdza Marka Dziewieckiego. Nie jestem pewna, czy dobrze go zacytuję dokładnie, ale mniej więcej brzmiało on, że
Modlitwa to jest pójście na spacer z Panem Bogiem, żeby uzgodnić wspólne marzenia. No i teraz pytanie, skąd człowiek młody, który modli się i szuka na przykład tego swojego powołania, ma być pewny tego, że jego cele, marzenia, pragnienia, które nosi w sobie i ma nosić, bo to jest dobre, są właśnie zgodne z pragnieniami, tym, co przeznaczył dla niego Pan Bóg? Tak naprawdę w punkcie startu nigdy nie będzie pewien. Bo nie oszukujmy się, czy to będziemy mówili o kapłaństwie, czy będziemy mówili o życiu konsekrowanym, tu jest nawet od strony formalnej jakoś to opisane. Potrzeba 6 lat seminarium, potrzeba ileś lat formacji, postulatu, nowicjatu, potem po pierwszych ślubach, do ślubów wieczystych. To jest tak naprawdę ciągły czas rozwoju, a jednocześnie pewnego wspólnego właśnie podążania z Panem Bogiem i potwierdzania, tak naprawdę odkrywania w sobie gotowości do tego, żeby ostatecznie mu powiedzieć: dobra, bierz mnie całego. W małżeństwie ostatecznie rzecz biorąc też jest podobnie. Jest jakiś ten element, który my kojarzymy mimo wszystko z narzeczeństwem, kiedy już jest ta konkretna osoba. Ale przecież to, co Familiaris Consortio, adhortacja Jana Pawła II mówiła, to przygotowanie jest dalsze, bliższe i bezpośrednie. Tak naprawdę w człowieku pewne rzeczy się rodzą, rozwijają. I tutaj ja myślę, że punkt wyjściowy jest następujący, mianowicie, że to jest pewien proces. Druga rzecz, że oczywiście to w człowieku się kształtują pewne sprawy i ostatecznie człowiek będzie podejmował te decyzje. Ale nie bójmy się szukać sojuszników w tym. Nie bójmy się pytać Pana Boga, ale żeby umieć zadać Mu pytanie, żeby umieć usłyszeć, żeby tym bardziej umieć się zrozumieć, Jego odpowiedź, to na pewno też potrzeba kogoś, kto będzie pomagał. W życiu człowieka młodego, przepraszam, że znowu nawiążę do moich wspomnień sprzed ponad 30 lat. Własne doświadczenia chyba są najlepsze, więc... I najbezpieczniejsze, no bo nikogo się, że tak powiem, nie przywołuje i ten ktoś mógłby mieć jakąś pretensję. Mianowicie, tak naprawdę to ostatecznie uczy czego? Po prostu, po pierwsze, uczy tego, że człowiek się modli. No bo żeby rzeczywiście to był wspólny spacer, to po pierwsze trzeba się najpierw ubrać i wyjść z domu, za przeproszeniem. A dopiero potem ileś przejść. Już nie mówiąc z tym kimś. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz. To jest na pewno czas sakramentalny. Szczególnie w tym wypadku sakrament pokuty. Coś, co będzie pewnym doświadczeniem duchowych, różnych refleksji, a więc na pewno też stały spowiednik, już nie mówiąc o kimś, to ja go może nie nazywam osobiście kierownik duchowy, ale taki towarzysz duchowy. Ktoś, kto rzeczywiście będzie wspierał, będzie pomagał człowiekowi odkrywać pewne rzeczy. I myślę, że to jest tak naprawdę tutaj niesamowicie istotne i to się zasadniczo zaczyna od czegoś bardzo prostego i zwyczajnego, ale wytrwałego i konsekwentnego. A czy można przegapić swoje powołanie? Jak to ksiądz Marek Dziewiecki, tutaj wspominany, którego ogromnie cenię i polecam wszelakie jego działania, czy pisane, czy mówione, czy w formie tylko odsłuchu, czy również obrazu. On zwykł mawiać, że Pan Bóg zawsze powoływał i zawsze powołuje. A więc u Boga nie ma kryzysu na przykład powołań. Jest problem i może być kryzys z tymi, którzy odczytują czy przeżywają powołania. Zawsze może być. Niestety człowiek niesie w sobie tak niesamowitą wielkość i ważność i ogromne wybranie i ogromny heroizm, ale potrafi niestety również i z tego zrezygnować czy to zmarnować. Księże biskupie, a czy Pan Bóg dla nas ma przygotowaną jakąś taką jedną konkretną drogę, a my mamy za zadanie tylko ją odkryć? Jak to wygląda? Ja myślę, że każdy z nas będzie miał szansę zapytać kiedyś, już tak bezpośrednio, wprost, ale mam wrażenie, że wtedy, kiedy staniemy twarzą w twarz i poznamy Go w pełni, to już będziemy mieli taką jasność, że rzeczywiście ona rzeczywiście była. Jestem przekonany, że tak. Bo kiedy się patrzy na pewne doświadczenia, ja patrząc również jako już 50-letni człowiek, niedługo prawie 51-letni, to rzeczywiście uświadamiam sobie, szczególnie kiedy wchodziłem w kapłaństwo, kiedy te ponad 6 lat temu zostawałem biskupem, że tak naprawdę w moim życiu nie było przypadku. Że tak naprawdę wszystko było na coś potrzebne. Do czegoś przydatne, że również pewne chociażby dary, nawet czysto takie zewnętrzne, ludzkie. Niektórzy
zwracają uwagę na moją tonację czy tembr głosu. No mam, po prostu taką mam. No jeżeli ona tym bardziej może pomóc akurat w tym, że jako kapłan przemawiam i mogę nie skupiać uwagi, żeby słuchacze próbowali zrozumieć, co ja tam przepycham przez moje seplenienie, ale mogli spokojnie przyjąć coś, co chcę powiedzieć i próbuję przekazać. Nawet i za to warto dziękować Panu Bogu. Ale powtarzam, to jest oczywiście już tylko jakby jeden z elementów, bo ostatecznie rzecz biorąc, no, na tym polega to wszystko, co my kojarzymy z duszpasterstwem powołań. Właśnie przyjmujemy, że Pan Bóg ma dla nas swój plan. To jest przecież cała historia, kiedy mówimy o Maryi. No, trudno powiedzieć, że miał inne, alternatywne plany. Oczywiście wielu mówi, jakby się nie zgodziła, to by inaczej to doprowadził. I to jest jakby inna rzecz. Ale dla niej to był ten plan. To jest ta sytuacja, przecież każdy prorok powołany. Józef, no tu już niedaleko szukając, no jesteśmy w grudniu przy zwiastowaniu. Łukasz daje archanioła Gabriela i tą cudowną rozmowę. Mateusz daje Józefa, do którego też anioł przychodzi i mówi, nie bój się wziąć Maryi, swojej małżonki. Tam też jest, nie bój się. Co prawda, jedyna odpowiedź, jaka jest, to jest zapisana przez Mateusza, kiedy komentuje, Józef zbudziwszy się ze snu, wziął Maryję do siebie. Ale to też jakby też pokazuje, że ten pokonanie lęku i zaufanie ostatecznie też odkrywa przed nami decyzję. I to, że my nie możemy zwlekać, nie możemy zostawać gdzieś tam, skoro jest jakaś nasza decyzja, jest jakaś wola, spróbujmy ją realizować. My tutaj przed tym wywiadem z księdzem biskupem rozmawialiśmy w takim szerszym gronie młodych osób i nawet zrodziło się podobne pytanie, to znaczy ja teraz je przekażę, bo jest dość podobne w kontekście, co ksiądz biskup powiedział. Padło pytanie, czy jeżeli ktoś, że Pan Bóg ma dla niego jakiś plan, a co jeżeli on go przegapi i wybierze inaczej, to czy wtedy kiedyś będzie musiał odpowiedzieć za to, że nie zrealizował tego powołania, które zostało mu postawione. Kiedyś w domyśle po śmierci. Czy na przykład też, czy może się męczyć na przykład przez całe życie? W pewnym sensie może żałować, że nie wybrał jednak czegoś innego? Czy takie sytuacje też... Zacznę od pozytywnej strony. Ja bardzo się cieszę, że wybrałem to, co wybrałem. Znam bardzo wielu ludzi, którzy w kapłaństwie, w życiu konsekrowanym, statystycznie o wiele większą grupę w małżeństwie, którzy się cieszą z tego, co wybrali, z kim są, co przeżywają, kiedy patrzą na swój małżonków, kiedy patrzą na swoje dzieci, kiedy w każdej chwili są w stanie dziękować. Ale znam też i takich, którzy na pewnym etapie swojego życia nawet mówią o tym, a nawet jeżeli nie mówią, to po nich widać, że pewna droga może nie była ich i gdzieś ta radość nie jest aż taka pełna. Nie sprawia, że rzeczywiście oni, mówiąc krótko, oddychają pełnią swojego jestestwa. Już nie mówiąc o tym, że to, cośmy tutaj wspomnieli, troszeczkę w nawiązaniu do Matki Bożej. Skoro Pan Bóg dał im pewne przymioty i zamierzył, że przez ich życie będzie się dokonywała jakaś tajemnica również jego życia i jego działania, to oczywiście mógł to i realizuje to w inny sposób, kiedy ten człowiek tego nie odczyta. Ale ostatecznie rzecz biorąc, tak naprawdę dla tego człowieka na pewno to byłoby i jest zawsze najpiękniejsze i najważniejsze. Może. W jaki sposób będzie się z tym musiał zmagać? Mam wrażenie, że to już się zaczyna nieraz i tutaj. Czyli to jest zmaganie tego człowieka na ziemi, a nie gdzieś tam już po śmierci, jak kiedy stanie twarzą w twarz z Panem Bogiem. Droga Karolina, ostatecznie rzecz biorąc, sama żeś tutaj w pewnym momencie powiedziała o tym, że mówimy również o powołaniu do świętości. Jakakolwiek by nie była ta droga, jakiekolwiek by nie były te zakręty i zawirowania, jeżeli człowiek będzie starał się współpracować z Panem Bogiem, to Pan Bóg rozwinie w nim świętość. A skoro rozwinie świętość, jak już stanie tam, w całej pełni Boga, to już nie będzie problemem. To może tylko pokazywać, że może mieć troszeczkę bardziej krętą drogę, może mieć bardziej skomplikowaną drogę, może go to więcej od niego wymagać, co wcale nie oznacza, że ci, którzy wybierają i wierzą i są przekonani, że to jest Boża droga,
i powołania, jakie Bóg im ofiarował, że to od razu przychodzi wszystko takie odstrząknie tylko z rękawa i wszystko jest w porządku. To też niejednokrotnie i nie bez powodu będziemy też rozważać dar męstwa, jeżeli chodzi o dary Ducha Świętego. Ale na pewno to tylko pokazuje, żebyśmy podchodzili do tego, i mi się taka puenta jest tutaj istotna, żebyśmy podchodzili do tego rzeczywiście z rozwagą, z roztropnością, żeby na jednym biegunie nie była taka wręcz obawa, że jak mi się tu nie uda, to po prostu wszystko już jest zaprzepaszone. A z drugiej strony, na drugim biegunie, żeby nie było też taka totalna dowolność, nieważne co ja wybiorę, jakoś to będzie. Tak naprawdę ważne, co wybiorę i ważne, jak to będzie. O wyborach za chwilę też porozmawiamy, bo skoro jesteśmy już przy pytaniach młodych ludzi, to chciałabym wrócić do tego hasła, oto ja, nie bój się. I tu znów padło pytanie, czy ksiądz biskup bał się czegoś jako dziecko, czy boję się teraz jako dorosły, jako biskup? Wow.